sytuacja, taki bruk, taka ulica, proszę Państwa, jak i faryzeusze, i saduceusze w nic nie wierzyli. Czy Państwo myślicie, że oni, jak byli tacy porządni, dokładni, czyści, czysto ogiery, to oni w coś wierzyli? W nic nie wierzyli. Tak samo. A ci kiełbasę jedzą w piątek, a tym nie pozwalają jeść, i że Wigilia będzie, i że piątek, i że tylko rybę, a sami wpieprzają kotlety schabowe, proszę Państwa. Tutaj o też Marta Dobosz występowała, a teraz jest tak chora, proszę Państwa, ale pod każdym względem chora. Galeria w rogu zamknięta, a przecież mogłaby być otwarta. No, Warszawa, jakiś motłoch Państwo zobaczą, słychać, prawda? Słychać, że tam coś ktoś gada. Proszę Państwa, że nie podoba im się PiS. No ale to przecież jest kościołem podparte, że im się PiS nie podoba i że nawet mówi ten Jackowski, że będzie zamordyzm, proszę Państwa. Wszystko. Na bruk lać się, bić. No to już chyba gorszego, czego nie ma. No także taka Warszawa. Taka Warszawa, proszę Państwa. No i okazja będzie, żeby te religie zniszczyć, bo Babilon Wielki będzie zniszczony, proszę Państwa. To jest ewidentna prawda z Apokalipsy, trzeba wiedzieć. Babilon Wielki będzie zniszczony. Kiedyś był Babilon, ogrody wiszące, Semiramidy babilońskiej, która choineczkę na grobie swojego męża i po prostu syna, jako syna i męża, posadziła choinkę, że on nie żyje, zieloną, że on żyje, i to dualizm platoniczny, życie pozagrobowe. Także oni tak bardzo wierzą, wierzą przybici do pala, że tak powiem, a tak naprawdę w żadnego Boga nikt nie wierzy. A jak się pochwalić, to na Filipiny poleci, żeby się na ten pal rzucić, na ten krzyż, no bo też wiedzą, że to koniecznie nie żaden pal, tylko krzyż, że tych Świadków Jehowy nie mogą, wiesz, ścierpieć ze względu na prawdę, którą głoszą, i na logikę. Ale to musi być średniowiecze, musi być brak logiki, brak mądrości, jakiekolwiek zresztą. I tak potem, wiesz, gapią się na ciebie, boś ty z Ewangelią chodziła, jakobyś ty im całą rodzinę wymordowała, co jest niemożliwe, bo przecież to u nich jest ten zamordyzm i szykują się do jakichś tam bujek, proszę Państwa. Nie lepiej te kwiatki pozbierać, do lasu pojechać. Ja wiem, że teraz zimno, ale oni wolą stać tam, stać. To, co Państwo widzieliście, tylko błyski, tylko blaski. W naszym kanale Lumery.